Bracia i siostry, pozwólcie, że stając tutaj jeszcze raz was wszystkich serdecznie przywitam w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Też chcę przywitać tych, którzy są gośćmi dzisiaj na naszym nabożeństwie. Mam nadzieję, że razem z nami będziecie się czuli dobrze i wspólnie będziemy przeżywać społecznie z naszym Zbawicielem. Jak już na początku naszego nabożeństwa brat Andrzej powiedział, że dzisiejsze nasze nabożeństwo jest poświęcone modlitwie o Jerozolimę i naród izraelski. Dzisiejszy dzień jest Światowym Dniem Modlitwy i jednomyślnie jako Rada Starszych Zboru podjęliśmy taką decyzję, że jako zbór chcemy się dołączyć do tego dnia i chcemy to nabożeństwo właśnie poświęcić temu, aby się wspólnie, razem z Kościołem, razem z wami modlić o sprawę narodu izraelskiego. I mam nadzieję taką i ufność mam taką, że złączymy się w jedności, że będziemy razem w tym. Że nie będzie tak, że kilka osób tutaj, powiedzmy, z przodu, które występują, będą to prowadzić, inicjować, a my jakoś będziemy tak trwali do godziny 12 czy do godziny 12.30. Chciałbym, abyśmy wszyscy nasze serca złączyli w tej sprawie, bo tylko wtedy nasza modlitwa będzie miała sens, w tym sensie, że będzie skuteczna przed Panem. Dobrze wiemy, że jeśli dwaj lub trzej uzgodnią swoje prośby, to otrzymamy to, o co prosimy. A jeśli w zgromadzeniu jest podział, jest taki duchowy dysonans, to wiecie sami, że nasze modlitwy są takie sobie, nie są skuteczne i Bóg nie może być w tym wywyższony, uwielbiony. Więc zanim będziemy się modlić o różne sprawy związane z Izraelem, chciałbym podzielić się z wami słowem, które jest tematyczne, związane z tym zagadnieniem. Chciałbym rozpocząć od listu do Rzymian, rozdział 1, werset 14. Ja będę odczytywał różne fragmenty Pisma Świętego. Wy możecie słuchać, możecie, jeśli chcecie, także czytać te teksty w swoich Bibliach. Pierwszy fragment to jest list do Rzymian, rozdział 1, werset 14. Apostoł Paweł powiedział w ten sposób: jestem dłużnikiem Greków i niegreków, mądrych i niemądrych. Jestem dłużnikiem. Apostoł Paweł, będąc Żydem, czuł się dłużnikiem Greków i niegreków, więc czuł się dłużnikiem narodów, czuł się dłużnikiem pogan. Nie chcę rozwijać tej myśli, ale chciałbym to sparafrazować, czy odwrócić i zadać takie pytanie, a czy my jako poganie w jakimś sensie czujemy się dłużnikami Żydów? On powiedział, czuję się dłużnikiem Greków, będąc Żydem. Odwracając to pytanie, czy my jako chrześcijanie z narodów, chrześcijanie z pogan, w jakimś sensie czujemy się dłużnikami Żydów? Pozwólcie, że przeczytam drugi fragment. To jest pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, werset 11. 1 Koryntian, rozdział 9, werset 11. Apostoł Paweł wyraził takie zdanie. Jeżeli my dla was dobra duchowe posialiśmy, to cóż wielkiego, jeżeli wasze ziemskie dobra rządź będziemy? I chcę zwrócić na to słowo uwagę. My dla was dobra duchowe posialiśmy. Apostoł Paweł mówi tutaj też jako Żyd. Dobra duchowe dla was posialiśmy. Cóż to wielkiego, jeśli w zamian będziemy inne dobra, tutaj mówi dobra tego świata, dobra materialne, rządź. I kolejne moje pytanie w związku z tym, czy czujemy, czy rozumiemy to, że naród żydowski posiał dla nas jakieś dobra duchowe? Bo jeśli posiał dla nas jakieś dobra duchowe, to jesteśmy w pewnym sensie dłużnikami. Apostoł Paweł mówi wyraźnie, myśmy dla was dobra duchowe posiali. Czy my to rozumiemy? I w związku z tymi dwoma pytaniami, czy czujemy się dłużnikami Żydów, czy rozumiemy, że naród izraelski, naród żydowski posiał dla nas dobra duchowe, temat mojego dzisiejszego kazania brzmi, co chrześcijanie zawdzięczają Żydom? Co chrześcijanie zawdzięczają narodowi izraelskiemu? I powiem tylko o czterech rzeczach. Krótko chcę te cztery myśli rozwinąć i proszę was, abyście razem ze mną uczestniczyli w tych rozważaniach. Duchowe dobra, które Żydzi posiali dla
chrześcijan z narodów, dla chrześcijan z pogan. I pierwszy fragment, który przeczytam, to jest drugi list do Tymoteusza. Nawet nie wiem, czy warto to, no, na pewno warto, ale czy jest konieczność, czy jest potrzeba to odczytywać, bo myślę, że większość zna ten fragment na pamięć. Drugi Tymoteusza 3,16. To łatwo zapamiętać, bo Ewangelia Jana 3,16. To jest te same odnośniki. I tu jest powiedziane tak. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów i do poprawy, do wychowania sprawiedliwości i dalej, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I myślę, że to jest dla nas oczywiste, dla nas, którzy czytamy Pismo Święte, że autorem, tym pierwszym autorem Pisma Świętego jest Bóg. Bo Pismo Święte jest Bożym tchnieniem. Przez Boga jest natchnione, albo dokładnie no, Bóg tchnął swoim słowem, wytknął swoje słowo. Ono z Niego pochodzi. I dla nas jest to oczywiste. Mówimy, Pismo Święte równa się Słowo Boże. Słowo, które pochodzi od Boga. Ale też myślę, że kiedy o tym rozmyślamy, warto zauważyć drugi aspekt, że Bóg tchnął swoim słowem, ale to słowo musiał ktoś z ludzi, to natchnienie musiał ktoś przyjąć i ktoś z ludzi musiał to natchnienie wyrazić, spisać je. To nie stało się tak, że Bóg wysłał przez anioła Słowo Boże spisaną księgę, ona została nam dostarczona, gotowa. Bóg tchnął swoim słowem, ale to natchnienie dosięgło określonych ludzi i ci ludzie to słowo spisali. Dlatego przeczytam drugi fragment Pisma Świętego, drugi list Piotra, bo on nam pokazuje właśnie kwestię natchnienia od drugiej strony. Drugi list Piotra, werset pierwszy, rozdział pierwszy, wersety 21-22. Drugi Piotra, rozdział pierwszy, wersety 21-22. I Boże Słowo nam mówi tak. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. I tu jest powiedziane wszelkie proroctwo Pisma, więc to nie chodzi o prorokowanie takie na nabożeństwie, słowo prorocze, ale chodzi o proroctwo Pisma. Więc chodzi o słowo. O to słowo, które jest, ma charakter proroczy, jest proroctwem dla wszystkich narodów. Jest powiedziane, że to proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Kto to byli ci ludzie Boży? Przecież Bóg przekazywał swoje słowo przez Bożych ludzi. I kilka faktów, które chciałbym wam przedstawić. Pismo Święte składa się z 66 ksiąg. 39 ksiąg to Stary Testament, 27 ksiąg to Nowy Testament. Łącznie w powstaniu Pisma Świętego uczestniczyło 40 osób. Czyli tylu autorów, ziemskich autorów, spisywało 66 ksiąg. Z tego 39 było z narodu izraelskiego, bo Żydami. Tylko jeden, Łukasz, pochodził z pogan, pochodził z narodów, a bibliści też mówią, że był prozelitą, czyli był kimś, kto był nawrócony, był poganinem nawróconym na judaizm. A więc spośród 40 autorów, ziemskich autorów, 39 pochodziło z narodu izraelskiego. Drugi bardzo ważny fakt. Przez 1500 około, tu są liczby, mogą być różne, ludzie z narodu izraelskiego przyjmowali Boże natchnienie. Spisywali pisma, spisywali Boże księgi. Później żydowscy kopiści z wielką starannością kopiowali te manuskrypty tak, aby było wiele egzemplarzy. Rozumiecie, nie było techniki multimedialnej. Ręcznie kopiowali każdą księgę, a później z najwyższą starannością przechowywali Pisma Święte. Z najwyższą starannością. Dla nich to był najwyższy skarb. Zapytam was o jedną rzecz.
jaki był najświętszy przedmiot w Izraelu. Najświętszym przedmiotem dla Żydów, najświętszym przedmiotem w Izraelu była Arka Przymierza. Ale Arka Przymierza zaginęła. Najświętszy przedmiot w Izraelu zaginął. W czasie niewoli babilońskiej i po niewoli babilońskiej już nie został odnaleziony. Jest wiele spekulacji, co się stało z Arką Przymierza. A niektórzy nawet twierdzą, że wiedzą, gdzie ona się znajduje. Ale to nie jest w tej chwili dla mnie przedmiotem rozważań. A więc najświętsza rzecz, najświętszy przedmiot Izraelu, jaką była Arka Przymierza, zaginęła. Ale Pismo Święte, zwoje, księgi nie zaginęły. Pomimo wojen, zawieruch, zniszczenia Jerozolimy, zniszczenia świątyni, zniszczenia wszystkich miejsc kultu przez najeźdźców Babilończyków i Asyryjczyków, innych najeźdźców, zwoje pism świętych narodu żydowskiego przetrwały. To ich zasługa. Oczywiście Bóg nad tym wszystkim czuwał, ale oni, gdy się pakowali, gdy byli wypędzani, gdy byli prześladowani, to pierwsze, co robili, to zwoje pakowali i chowali, żeby je zabrać ze sobą. To były dla nich najważniejsze rzeczy. Nie własny dobytek, nie własny majątek, ale zabrać święte księgi i przewieźć je i zachować dla przyszłych pokoleń. Dzięki ich poświęceniu, oddaniu, my dzisiaj mamy nasze Biblię. Cenicie te księgi? Cenicie to słowo? Ma dla was wartość? To wiedzcie, że ziemscy autorzy, bo o Bogu już powiedziałem, jako głównym autorze, to w zdecydowanej większości Żydzi. To ludzie, którzy dbali o księgi po to, żeby przyszłe pokolenia mogły uczyć się o jedynym żywym Bogu, Bogu Jahwe. Druga rzecz, o jakiej chcę powiedzieć w kontekście tego, co narody, co chrześcijanie z narodów zawdzięczają Żydom. Przeczytam drugi fragment Pisma Świętego, czyli kolejny fragment Ewangelii Jana, 4 rozdział, werset 22. Ewangelia Jana, rozdział 4, werset 22. Jest to rozmowa Jezusa, Mesjasza, Jezusa Chrystusa z kobietą samarytanką, a więc z poganką, z kobietą, która nie pochodziła z narodu izraelskiego. I w rozdziale 4, w 22 wersecie, w czasie tej rozmowy, Jezus powiedział do niej takie słowa. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Sprawdziłem to w wielu tłumaczeniach. Te tłumaczenia mówią w następujący sposób. Zbawienie wywodzi się od Żydów, zbawienie pochodzi od Żydów, zbawienie stało się od Żydów, i interlinear mówi, zbawienie od Żydów jest. Co to oznacza? Co to oznacza? Jak należy rozumieć te stwierdzenia? Co kryje się pod tym stwierdzeniem, że zbawienie pochodzi od Żydów? Co Pan Jezus miał na myśli, kiedy mówił, że zbawienie pochodzi od Żydów? On wiedział, kim jest. On wiedział, wypowiadając te słowa, że jest Mesjaszem i Zbawicielem świata. I wiedział, że jest potomkiem Abrahama i synem Dawida. Wiedział, że jest potomkiem narodu żydowskiego. On był doskonale świadomy swojej tożsamości. Wiedział, że jest Bożym Synem. To nie ulega wątpliwości. Wiedział, że jest zrodzony z Ducha Bożego i że jest Bożym Synem. Ale również dobrze wiedział, jeżeli chodzi o swoją ziemską tożsamość i ziemskie pochodzenie, to przynależy do narodu żydowskiego. Nigdy temu nie zaprzeczył. Samarytanka zapytała go w ten sposób, jakże ty, będąc Żydem, rozmawiasz ze mną? Nie powiedział, nie, ja nie jestem Żydem. On nie powiedział tak.
A wręcz przeciwnie, powiedział jej w ten sposób, że zbawienie pochodzi od Żydów, a to znaczy Zbawiciel pochodzi od Żydów. I powiedział jej, że wprost, to była jedyna osoba, której Jezus powiedział wprost, ja, który rozmawiam z tobą, jestem Mesjaszem. To była jedyna osoba. Nikomu więcej Jezus w ten sposób nie odpowiedział. Ona go zapytała, wiemy, że przyjdzie Mesjasz i wtedy wszystko nam objawi. Jezus powiedział, ja, który rozmawiam z tobą, jestem Nim. Zbawienie pochodzi od Żydów. Możemy dzisiaj wieść spory, kim Jezus jest dzisiaj. I myślę, że wielu chrześcijan, biblistów dywaguje na temat tożsamości Chrystusa dzisiaj. I ja też mógłbym dywagować, ale chcę wam powiedzieć jedną rzecz. To w żaden sposób nie zmniejsza, nie podważa, nie zaprzecza faktowi, że Jezus, Jeszua, Jezus z Nazaretu pochodził z narodu żydowskiego, kiedy żył na ziemi. To jest fakt oczywisty. Więc co chrześcijanie zawdzięczają Żydom? To, że zbawienie podchodzi od Żydów. Prawda, jak już wspomniał. Maria była Żydówką. Jezus był Żydem. I on był świadomy swojej tożsamości. Trzecia rzecz. To już dwie rzeczy, co zawdzięczamy Żydom. Zawdzięczamy im spisanie, zachowanie ksiąg. Zawdzięczamy to, że Bóg posłał swego Zbawiciela w tym narodzie. W tym narodzie Bóg posłał swojego Zbawiciela. Trzecia rzecz. Zapytam bracia i siostry, czy lubicie chrześcijańskie nabożeństwa? Pokiwajcie głową, lepiej się poczuję. Lubicie chrześcijańskie nabożeństwa? Lubimy śpiewać dla Bożej chwały pieśni? Modlimy się do Boga jedynego, żywego, przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, w Duchu Świętym? Na naszych nabożeństwach czytamy pisma, czytamy księgi. Na naszych nabożeństwach mamy społeczność ze sobą. I to nie tylko w ten sposób, że się witamy, ale mamy komunię, wieczerzę pańską, formę społeczności, rozmowy, relacje. Jak myślicie, skąd wywodzą się główne filary chrześcijańskiego nabożeństwa? Czy to wymyślili chrześcijanie z pogan? Główne filary chrześcijańskiego nabożeństwa pochodzą z żydowskiej synagogi. Bej Kneset, dom zgromadzeń, greckie słowo synagoga. To Żydzi nazwali swoje miejsce zgromadzeń, swoje miejsce nabożeństw, dom zgromadzeń, Bej Kneset. Od niewoli babilońskiej, gdziekolwiek byli, gdziekolwiek zostali rozproszeni, zakładali synagogi, zakładali Bej Knesety. Tam zgromadzali się w jakim celu? Po to, żeby się modlić, po to, żeby studiować pisma, po to, żeby śpiewać psalmy, po to, żeby mieć ze sobą społeczność i po to, żeby wieść spory teologiczne. Co nam z tego zostało? Tylko spory teologiczne. Nie. To były centrum ich życia duchowego, religijnego, a także społecznego. Synagoga pełniła szerokie, po prostu miała szerokie przeznaczenie. Pan Jezus, kiedy rozpoczął swoją służbę, to gdzie zwiastował słowo? Gdzie przychodził, gdzie zwiastował? W synagogach. Tam podawano mu zwoje i on czytał Duch Wszechmocnego Pana nade mną. W synagogach zwiastował słowo. To Żydzi zgromadzeni w synagogach pierwsi słyszeli dobrą nowinę o Jezusie, Mesjaszu, Zbawicielu świata. Pierwsi słyszeli dobrą nowinę. Kiedy jesteśmy w Księdze Dziejów Apostolskich i spojrzymy na
nabożeństwo judeochrześcijan, a więc tych Żydów, którzy uznali Jezusa za Mesjasza. To w drugim rozdziale, 42 werset czytamy: i trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Werset 47, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Oto ich nabożeństwo. Ich nabożeństwo to trwali w nauce apostolskiej, czyli w księgach, w zwojach, czytali słowo, trwali w modlitwach, trwali we wspólnocie i chwalili Boga. Tak pomyślałem przed tym nabożeństwem. Gdyby było im dane, tym, którzy 2000 lat temu zgromadzali się, dzisiaj przyjść na nasze nabożeństwo, musieliby mieć tylko zasłonięte oczy. Żeby nic nie widzieli, ale słyszeli, to może by pomyśleli, że są u siebie. Bo my robimy to samo. Po 2000 lat robimy to samo. Chwalimy Boga, śpiewamy psalmy, modlimy się, mamy sobą społeczność, słuchamy Bożego Słowa. Te filary są takie same. W tym względzie nic nie uległo zmianie. Wystrój uległ zmianie, środki techniczne uległy zmianie, nasz wygląd uległ zmianie, zachowanie uległo zmianie, ale główne ramy, główne filary pozostały takie same. A jeśli zostaną zmienione, to biada nam. Bo to jest coś, co ustanowił Bóg. I czwarta rzecz, o której chcę powiedzieć, jeśli chodzi o co chrześcijanie zawdzięczają Żydom. I pozwólcie, że teraz fragment listu do Rzymian, rozdział 11. List do Rzymian, rozdział 11, wersety od 11 do 15. Rozdział 11, wersety od 11 do 15. Mówię tedy, czy się potknęli, aby upaść? Jest mowa o Żydach. Czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej. Słowo bynajmniej znaczy wcale nie. Wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zawiść. Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, ich porażka bogactwem pogan, to o ileż bardziej ich pełnia. Do was zaś, którzy jesteście z pogan, mówię, skoro już jestem apostołem pogan, służbę moją chlubnie wykonuję. Może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich. Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstanie do życia z martwych. I taką myśl chcę przekazać. Kiedy apostoł Paweł udawał się do jakiejś miejscowości, żeby zanieść Ewangelię, to od czego zaczynał swoją misję? Z dzieł apostolskich. Przychodził do synagogi. Głosił dobrą nowinę Żydom. Gdy oni się sprzeciwiali tym słowom, to co do nich mówił? Ponieważ wy słuchać nie chcecie, to idę do pogan. Poczytajcie w dziejach apostolskich. Na przykład 13 rozdział 44-46. Ponieważ wy nie chcecie słuchać, idę do pogan. I w tym fragmencie, i to była reguła, to była pewna reguła, rozumiejąc, zresztą ją wyraził w liście do Rzymian, powiedział, że Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu najpierw Żyda, a później Greka. On się trzymał tej zasady. Przestrzegał tą zasadę. I tutaj nam wyjaśnia pewną tajemnicę, powiedział w ten sposób, że wskutek ich upadku, a to słowo znaczy występku grzechu, zbawienie dotarło do pogan. Pomyślmy, to jest takie, bym powiedział, troszeczkę skomplikowane, nie chcę użyć słowa przewrotne, ale na skutek tego, że większość Żydów, bo nie można powiedzieć o wszystkich, bo przecież apostoł Paweł też był Żydem i Ewangelię przyjął. I nie apostołowie też przyjęli. Żydzi w Jerozolimie w części też przyjęli. Ale mówiąc w szerszym znaczeniu, uogólniając, nie wdając się w szczegóły, ponieważ Żydzi Ewangelię odrzucili, nie przyjęli Mesjasza, zbawienie dotarło do pogan. Zawdzięczamy to
zawdzięczamy to, że ich, nazwę to chwilowe, odrzucenie Ewangelii spowodowało to, że myśmy się stali uczestnikami zbawienia. Zostaliśmy wszczepieni w krzew oliwny. Boże Słowo nam rysuje obraz gałązki, które należały do tego krzewu, zostały odłamane z powodu niewiary, z powodu tego, że nie zaakceptowali Mesjasza swojego, a dzikie gałązki, czyli poganie, zostali do tego drzewa wszczepieni. A co by było, gdyby nie zostali odłamani? Gdyby przyjęli wszyscy? Nie chcę dywagować na ten temat. W każdym razie apostoł Paweł wyraża tą myśl. I wiecie, niektórzy kończą na tym zrozumienie i zwiastowanie. W tym miejscu kończą. Powiedzieli, zostały odłamane, poganie zostali wszczepieni i kończą. I mijają się z pewnymi ważnymi prawdami, które apostoł Paweł wyraził w tym tekście. Dalsze ważne fakty, które apostoł Paweł w tym tekście wyraził, powiedział także w wersecie 15 mówi w ten sposób. Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich? Czym będzie przyjęcie ich? Odrzucenie ich stało się pojednaniem świata, stało się błogosławieństwem dla świata. Czym będzie więc przyjęcie ich? Jest powiedziane, będzie powstaniem z martwych. Będzie największym cudem, jaki sobie możemy wyobrazić, bo w ziemskich kategoriach nie ma większego cudu niż zbudzenie z martwych, niż wskrzeszenie z martwych. Przyjęcie ich będzie powstaniem z martwych. Nie możemy kwestii tej zrozumienia izraelskiej pozostawić w tym miejscu, że zostali odłamani. Apostoł Paweł mu powiedział, będą przyjęci i będzie to wskrzeszeniem z martwych. I zadam wam takie pytanie. Jeśli ich odrzucenie stało się bogactwem świata, to czym będzie ich przyjęcie? Czym będzie ich przyjęcie? Jeśli ich odrzucenie stało się dla nas błogosławieństwem, to ich przyjęcie będzie pełnią. Będzie pełnią błogosławieństwa. Bardziej niż pełnią, brat Jacek mówi. I chcę wam powiedzieć tak. Ponieważ dzisiaj Żydzi przyjmują Mesjasza jako swojego Zbawiciela, przyjmują Jezusa jako Mesjasza, nadchodzi pełnia. Nadchodzi kres dni. Nadchodzi powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Nadchodzi pełnia dla pogan. Dlatego powinniśmy nie ustawać w modlitwie, aby mogli uwierzyć, zaakceptować i przyjąć swojego Mesjasza Jezusa z Nazaretu. Bo dla nas jest to pełnia. Bo dla nas jest to błogosławieństwo. Drodzy, kończąc moje głoszenie, co chrześcijanie z narodów zawdzięczają Żydom? Powtórzymy sobie razem? Zawdzięczamy im spisanie i zachowanie świętych ksiąg. Po drugie, zawdzięczamy im to, że zbawienie pochodzi od Żydów, bo Jezus był Żydem. Po trzecie, kształt naszego chrześcijańskiego nabożeństwa bierze swój początek w żydowskiej synagodze. I po czwarte, ich upadek stał się dla nas bogactwem, a ich przyjęcie będzie dla nas pełnią. To będzie jeszcze większe błogosławieństwo. Drodzy, czy w związku z tym możemy się nie modlić o Izraela? Powiedzcie mi. Czy w kontekście tego możemy zapomnieć o tym narodzie? Powiedzieć, niech sobie tam żyją w swojej ziemi, a nas to nie interesuje. Czy możemy? Jakby moja żona powiedziała, że byłby to gruby nietakt. A to oznacza w jej zrozumieniu, że to jest już coś bardzo poważnego. Chcę, abyśmy naprawdę mogli się pomodlić dzisiaj jako zbór, jako ciało Chrystusa w Nowej Hucie o naród izraelski, o Żydów. Niech Bóg obudzi coś w naszych sercach. I myślę, że bracia, którzy tutaj będą stawać, bo będziemy tu stawać wszyscy starsi zbory, każdy z nas będzie prezentował jeden temat do modlitwy, może trochę więcej, coś zrobi wprowadzenie.
Myślę, że jeszcze będzie to uzupełnieniem i nas zachęci, poprowadzi w tym, abyśmy mogli razem wspólnie do Pana zawołać. Drodzy, chciałbym teraz poprosić brata Andrzeja Szczyrbę, który przygotował pewną prezentację i kilka faktów, jeśli chodzi o kwestie narodu izraelskiego i wprowadzi nas jako pierwszy do modlitwy, ale jeszcze mam takie pragnienie, pomódlmy się, dobrze? Chcemy podziękować Panu za ten czas, kiedy mogliśmy Bożego Słowa słuchać. Niech to Słowo w nas dojrzewa, niech nas rośnie, niech nas umacnia.